Lasbur. Witam Was w takim krótkim programie, właściwie w zaproszeniu. Przy okazji jedziemy z Grotem sprawdzać ogrodzenie, bo pilnujemy ogrodzeń, mamy takie całe areał ogrodzony. Ale chciałbym Was zaprosić na drugie bieszczadzkie spotkanie łowieckie, które odbędzie się w dniach 16, 17, 18 lipca w Bieszczadach, a konkretnie nad Soliną, nad samą Soliną, w pięknym ośrodku. Nad samą Soliną. Pierwsze bieszczadzkie spotkania odbyły się w marcu 2019 roku. Potem wiadomo, była pandemia, wszystko się zawaliło. Chcieliśmy robić kolejne w 20, nie udało się. W tej chwili już mamy wstępne ustalenia. To jest weekend, połowa praktycznie lipca, czyli piątek, sobota, niedziela. Program jest taki, że przyjeżdżamy w piątek wieczorem. Jest kolacja. Potem jest sobota, śniadanie i obiad. Wieczorem robimy grilla myśliwskiego na świeżym powietrzu oczywiście i w niedzielę śniadanie i wyjazd. Koszt całości mniej więcej, ale nie powinno być to raczej, no nie powinno to być, nie powinno to przekroczyć 200 zł od osoby za te dwa dni, czyli z zakwaterowaniem i z wyżywieniem. Nie jest to, myślę, koszt duży, jeszcze raz powtórzę. Jest to liczone jako dwie doby, czyli za dobę 100 zł z wyżywieniem, czyli całkowity koszt jest mniej więcej 200 zł. Może to się wahać w granicy 20, powiedzmy 10-20 zł, ale na dzień dzisiejszy to jest koszt 200 zł. Spotykamy się w takim myśliwskim gronie, po to między innymi, żeby zapromować nasze drugie wydanie książki Bieszczadzkie Łowy, która już dawno nakład się wyczerpał, ale w tej chwili ją wznawiamy, z tym, że będzie trochę wydana w innej formie, już bez filmów DVD, bo tamta książka miała filmy DVD, teraz oczywiście to już nie ten czas na DVD. Na okładce ku pamięci umieściliśmy pana Franciszka Kazimierczyka, współautora tej książki i będzie to wydanie pierwszej. Książka została podzielona na dwie części, będzie to część pierwsza i tą książkę będziemy przedstawiać. Oprócz tego będziemy się spotykać z autorami naszych książek, między innymi z Edkiem Hałdyszem, pogadamy o psach, o wielu innych sprawach, z Norbertem, z profesorem Norbertem Strzygiolem, autorem naszej też niedawno wydanej książki Dwie rzeki. Będzie Marcin Bobola, którego znacie z naszych programów. Będzie Piotr Jelonkiewicz. No będzie mnóstwo atrakcji. Chciałbym, żeby to było takie prawdziwe święto myśliwskie, zupełnie na luzie. Oczywiście jesteśmy w trakcie opracowywania szczegółowego programu, bo na razie mamy wstępne ustalenia. I spotkamy się w ośrodku Rewita. To jest, tak jak powiedziałem, nad samym Jeziorem Solińskim. Także będziemy mieli do własnej dyspozycji budynek, na miejscu pokoje chyba jedno, dwój, trzyosobowe z łazienkami. Jest to taki średni standard, średni. Nie jest to Arłamów, od razu uprzedzam. Ale też weźcie pod uwagę, jakie są niewielkie koszty w sumie. Oczywiście kto będzie chciał, może sobie wynająć pokój. Jest taka możliwość o większym standardzie w tym samym ośrodku, bo tam jest kilka budynków. Ale myślę, że dla myśliwych to zupełnie wystarczy. Także mamy budynek dla własnej dyspozycji. Tylko tyle, oczywiście łazienki to już podkreślam, oczywiście tylko tyle, że na posiłki będziemy musieli zejść nad same jezioro. To tam jest dosłownie, nie wiem, 300 metrów się przejść spacerkiem i tam będą posiłki. Ale atrakcji myślę nie zabraknie. Chciałbym też, żeby nasi widzowie mieli jakieś, żebyście coś, koleżanki i koledzy zasugerowali, co chcielibyście, żeby w tym programie było, może jakieś konkursy. Myślimy o konkursie nalewek. Będzie też w programie pokaz kuchni myśliwskiej w wykonaniu naszego przyjaciela Witka Nogaja, którego już znacie. Będzie wiele, wiele innych atrakcji. Patronat taki, no tak, zaraz pojedziemy. Patronat medialny obejmuje miesięcznik Braci Łowiecka. Najprawdopodobniej z przedstawicielem Braci Łowieckiej też się spotkamy. Jesteśmy po wstępnych ustaleniach. Myślę, że Braci Łowiecka ze swojej strony też przygotuje jakieś niespodzianki. I no jak mówię, to są ustalenia w tej chwili wstępne. Ale chcielibyśmy, żebyście, drodzy nasi widzowie, uczestniczyli też w takim tworzeniu tego programu, więc czekamy na Wasze sugestie. To jest pięknie położony ośrodek, to jest dawny Jawor, ośrodek wojskowy, dawny, powtarzam, naokoło dosłownie otoczony wodą. Kto się będzie nudził, myślę, że nikt się nie będzie nudził.
ale będzie można skorzystać i tam kąpiele, i żaglówki, i rowery wodne, także no, atrakcji na pewno nie zabraknie. Jeszcze, bo to oczywiście muszę tutaj się posiłkować, będziemy ten cały program jeszcze dopracowywać i mam taką prośbę, dlatego ten program już dzisiaj nagrywam, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, ale też nawet teraz słuchałem w telewizji, że rząd znosi kolejne obostrzenia, od 6 chyba tam już ilość tych osób, myślę, że w ogóle te obostrzenia zostaną zdjęte. Tam nawet w tych obostrzeniach, które obowiązują na dzień dzisiejszy, reżim ten tak zwany sanitarny jest zachowany. Także możemy się bawić w dość dużym gronie. Spadł. A ponieważ jest zawsze ta ilość miejsc jest ograniczona, więc bardzo bym prosił o wasze maile. Po prostu na adres mailowy t.mirczewski.wp.pl. Gdybyście mogli już na przykład dzisiaj zgłaszać się wstępnie, po prostu jakaś taka deklaracja, chciałbym wziąć udział w spotkaniu, bo to pozwoli nam oszacować mniej więcej ilość gości. Z tym, że zaznaczam, to nie jest rezerwacja. Rezerwację będziecie, drodzy nasi widzowie, robić już bezpośrednio w ośrodku, w hotelu. Tak to jest ustalone i jeszcze jest jeden warunek, że rezerwując należy zrobić przedpłatę. Jest to wymóg, tak żeśmy uzgodnili z organizatorem, dlatego że znamy już sytuację, ponieważ tych spotkań organizowaliśmy już dosyć dużo, że no bywało, że ktoś na przykład zarezerwował pokoje dla 10 osób i potem w ostatnim momencie, no bo gdzieś tam, coś tam i nie może przyjechać. Więc sytuacje są oczywiście rodzinne, różne, losowe, to jest zrozumiałe, ale też my jako organizatorzy i hotel sam też musi mieć jakąś gwarancję, więc nie może to być na zasadzie wolno Amerykanki. Więc powtarzam raz jeszcze, rezerwujemy i robimy przedpłatę. Tak to działa. Także bardzo proszę o taki kontakt. Jeszcze raz powtarzam, w tej chwili proszę o kontakt do mnie. Ja oczywiście, plansza będzie, czyli na adres mailowy t.mirczewski.wp.pl i z takim prostym zgłoszeniem, to znaczy chciałbym wziąć, czy chcielibyśmy, bo oczywiście nie ma problemu, żebyście przyjechali z rodzinami, czy z przyjaciółmi, ze znajomymi. Można przyjechać, tak jak to bywało już u nas, jakimś busikiem. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Naprawdę atmosfera, postaramy się, będzie muzyka, będzie, no, postaramy się, żeby ta atmosfera była luźna, przede wszystkim tak jak to u nas jest i taka zupełnie przyjacielska, poznamy się bliżej. Oczywiście podczas tego spotkania będą też nagrywane materiały do odcinków programu Spotkały Myśliwych. Z tym się musicie liczyć. Na pewno będziemy jakieś wywiady, ale no, atrakcji nie zabraknie. I wspaniała kuchnia, którą będzie dowodził nasz przyjaciel Wiciu Noga. I oczywiście już obiecał też, że będą pokazy. Będzie po prostu fajnie. Także bardzo serdecznie zapraszam na drugie bieszczadzkie spotkanie łowieckie. Solina, jeszcze raz spojrzę tutaj. 16 do 18, czyli przyjeżdżamy w piątek po południu, wieczorem. Ja oczywiście będzie wszystko podane, kiedy się doba zaczyna. Mamy kolację, już na pewno będziemy w piątek robić spotkanie, jakieś ognisko. Potem mamy cały dzień w sobotę na spotkania, czyli śniadanie, obiad. To jest w cenie. Potem przyjęcie myśliwskie robimy my jako organizatorzy. To już jest na naszej głowie. Będziemy chcieli was poczęstować i dzikiem, i innymi przysmakami kuchni myśliwskiej, nie tylko. I potem mamy w niedzielę śniadanie i się rozjeżdżamy. Jest oczywiście taka możliwość, że ponieważ to są wakacje, kto będzie chciał, może zostać. Można sobie z hotelem uzgodnić, tam są nawet jeszcze jest taka możliwość, no, że są po prostu pokoje o większym standardzie, tak już tam, nie wiem czy wspominałem, bo to już tak szybko mówię. W każdym razie są pokoje też o większym standardzie, można sobie wynająć coś takiego. Można zostać dłużej, można przyjechać wcześniej. Także opcji jest bardzo dużo, ale my się skupiamy na tym piątku, sobocie i niedzieli. Także ja bym bardzo prosił takie właśnie maile, takie wstępne maile ze zgłoszeniem, na przykład jeżeli ktoś chciałby przyjechać z przyjaciółmi, proszę bardzo. Tylko że prosiłbym na przykład o jakieś taką informację, że ja i moi dwóch, trzech, czterech przyjaciół chcielibyśmy wziąć udział. I wtedy ja będę podawał tym osobom, czy w ogóle generalnie, numery telefonów do już bezpośrednio na recepcję i tam będziecie już samodzielnie dokonywać rezerwacji. My jako wydawnictwo, my jako program Spotkały Myśliwych tych rezerwacji nie robimy. Żadnych pieniędzy przedpłat nie przyjmujemy, powtarzam, rezerwacje robimy już w samym hotelu. Adres będzie podany, telefon będzie podany,
Teraz ja daję taki czas, znaczy daję, bardzo proszę, żebyście, szanowni państwo, jak jeżeli się zdecydujecie, mogli mi dać jakąś wstępną odpowiedź, na przykład do niedzieli. Bo ja chciałbym już, powiedzmy, w poniedziałek ogłosić taki już podać, właściwie podać już namiary na hotel. A to jest przede wszystkim dla nas bardzo ważne, żeby się zorientować, ilu będzie uczestników. Tak jak mówię, no bo nie wiemy naprawdę. Bo czasami bywa to no, olbrzymim dla nas zaskoczeniem i wtedy się okazuje, że na przykład nie jesteśmy w stanie pomieścić wszystkich. Oczywiście będą też goście z zewnątrz, bo jest taka możliwość, na przykład ktoś ma znajomych, ktoś ma domki w Bieszczadach, nie ma problemu, też będzie mógł być gościem w sobotę na tym naszym myśliwskim spotkaniu, oczywiście po jakimś kontakcie z nami, nie ma żadnego problemu. Bo to jest, będzie to impreza myśliwska dla myśliwych, ale i dla gości, jakby dla waszych rodzin. Także z tym nie ma problemu. Jak gdy jakieś pytania były, to proszę się ze mną kontaktować, czy mailowo, czy telefonicznie. Ja jeszcze takie gwoli sprostowania pewnego. Pamiętacie, ci, którzy śledzą nasze programy, gdy ogłaszaliśmy konkurs w Polski Pies, wyniki konkursu Polski Pies Myśliwski dla polskiego myśliwego. I tam była też wymieniona lista sponsorów. I taka przykra sytuacja się zdarzyła, ale ona nie wynikła z naszej winy. Po prostu no, ktoś, powiedzmy, poza naszym programem nie dopatrzył nazwy i tam była błędna nazwa sklepu podanego. Sklepu, który nas też sponsorował, który ufundował dosyć cenne nagrody. Więc ja teraz, gwoli sprostowania, chciałbym tutaj przy okazji oczywiście mówię, chciałbym przeprosić za tą pomyłkę. Jeszcze raz powtarzam, ona nie wynikła z naszej winy. Z winy programu Spotkałem Myśliwych. Ale nieważne, prostuję to. Także jednym ze sponsorów nagród był sklep myśliwski łowiecki sklep.pl. Oczywiście łowiecki no tak się wbija, bo normalnie to jest łowiecki sklep.pl, ale łowiecki sklep.pl Szymona Krakowskiego. Także bardzo jeszcze raz dziękuję, przepraszamy za pomyłkę i też zapraszamy do udziału kolegę Szymona do udziału w bieszczadzkich spotkaniach. Także jeszcze raz zapraszam, dziękuję serdecznie. A teraz jeszcze chciałbym wykorzystać sytuację, bo tutaj akurat przyjechał mój przyjaciel z mojego koła, leśnik, przyrodnik, laureat Medalu Edukacji Narodowej Czesiu Tyrol, który ma mnóstwo zainteresowań, leśnik z dziada pradziada, współautor naszych książek, m.in. Śląskie łowy, tylko Spotkałem Myśliwych, też pisał swoje wspomnienia i on tutaj bawi się w takie różne eksperymenty i założył hodowlę pszczół murarek. Podejdziemy teraz do niego i Czesiu trochę poopowiada o tej swojej pasji. Nim się spotkamy z moim przyjacielem Cześkiem, akurat mnie tu zawołał Czesiu, bo się roją pszczoły. Możecie zobaczyć, to jest taka ciekawostka fajna. Kiedyś to nagrywałem w Chmielu u pana Franciszka Kaźmierczyka. On wtedy ładował całą taką rójkę do ula, znaczy do tej skrzynki specjalnej, a tu możecie zobaczyć, jak to wygląda. To jest takie są ciekawostki przy okazji, o, jak to wygląda, gdy się roją pszczoły. Nie wiem, czy kamera, żeby mi nie ostrzyła, kamera, coś mi łazi po nodze, żeby kamera nie ostrzyła na te gałęzie, ale myślę, że będzie widać. Już mówiłem, kogo tu spotkałem zupełnie przypadkowo. Czesiu Tyrol, tutaj leśniczy, pracownik nadleśnictwa Koszęcin, myśliwy Koła Dąbrowa Koszęcin, współautor książek, edukator, laureat Medalu Edukacji Narodowej. Tysiące dzieci już poprowadzą po lasach, po polach. Ma to totalny fixum dyrdum, tak zwane po śląsku gadając na temat, na tle przyrody. Ja zaraz przepnę mikrofon, ponieważ tu jest bardzo duży wiatr i Czesiek trochę poopowiada, bo my jesteśmy w takim bardzo ciekawym miejscu, ale to już Czesiek sam poopowiada i jeszcze jedna prośba do ciebie, Czesiek, możesz go dać po naszemu. Nie po polsku, tylko po naszemu, po śląsku. Ja jeszcze dodam, że niestety już nieżyjący brat Cześka Kazik, nasz przyjaciel, też myśliwy leśnik, który już ładnych parę lat temu odszedł do krainy wiecznych łowów, tak godał po śląsku, że ja kiedyś próbowałem go nagrywać i ja nie rozumiałem nic, co on gadał. A ja też jestem Ślązok, nie? Ale ten Kazik potrafił tak mówić. Także teraz przepinamy już mikrofon, chwila przerwy i już powędrujemy, pokażemy, bo to jest takie bardzo ciekawe miejsce obok naszej siedziby. I Czesiek trochę popowiada o swoich pasjach. No jesteśmy na terenie leśnego uroczyska, 5 dróg. Jest to miejsce... Ale 6 dróg. No i 6 dróg. Jest to miejsce urokliwe. Pierwsi ludzie tutaj dotarli, tak zwani kopacze, szukali rudy darniowej. W pobliżu tu jest taki właśnie szyb głęboki.
Staw niedaleko tutaj jest, też służył do tego, jak wydobywano rudę darniową. I ta ruda właśnie pukali, nie? Tutaj w tym stawie pukali. Poza tym tak, jest to część Lasów Czarnogórsko-Lublinieckich, jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce Południowej. No, miejsce urokli. Stare dęby, nawet 200-300 lat stare dęby tutaj są widać. One zawsze owocują, one są zdrowe, te dęby. I tutaj jest takie miejsce edukacji po prostu. Tu się może wycieczka przyjechać, tu się można porozmawiać, tu są ule z prawej strony, tu są pszczoły takie, hoduje właśnie tak zwane murarki pszczoły tutaj. To też są bardzo właśnie pszczoły takie, które miodu nie dają, ale 3000 tych pszczół to daje tyle, co 80 tysięcy miododajnych. One nie żyją w społeczeństwie. Każda murarka robi swoje gniazdko takie jakby. Tam dodaje pyłek, znosi jajko i ta larwa się sama wyżywia. Bo pszczoły miodne oczywiście muszą tam dbać o nie, te robotnice i tak dalej. Musi być królowa. Tu nie ma żadnej królowy. A czemu te pszczółki tu są? Bo one kiedyś były. Kiedyś tu w okolicach Hadry, Cieszowy były domy trzciną kryte, były słomą kryte. O, tu nawet murarka jedna widać. Tu zalatuje jedna murarka, widać ją. I one se tam mieszkały w tym. Teraz po prostu kawałek dziupli, troszkę trzciny i można je fajnie hodować. Co tu jeszcze ciekawego jest? Właśnie tam jeszcze jest barć, taka barć z prawej strony. O, tam widać, tu jest taka barć. To jest tak zwany dzień, to znaczy to kiedyś wydobywali po prostu z pnia wydobywali rdzeń, łyko i o, tu jest ta barć, o, tu są pszczółki i właśnie o, to było kiedyś około 8 metrów nad ziemią. Tam wchodzili właśnie bartnicy i wydobywali właśnie tutaj miejsce takie do pszczół. Żeby te pszczoły tam przyszły, oni to nacierali tym propolisem, miodem i po prostu każdy bór bartny miał swój znak. Każdy właśnie bartnik miał swój znak i musiał to zaznaczyć. I właśnie kiedyś niedźwiedzie tu były. W 1756 roku stąd kilka kilometrów od Boronowy został po prostu upolowany ostatni niedźwiedź. I niedźwiedzie właśnie bardzo lubiły miód i wchodziły na te drzewo i po prostu zjadały to. Ale żeby te niedźwiedzie tam nie chodziły, po prostu takie szpikulce, świerka na oszczone, wbijali do ziemi i tutaj była ta kobelka na sznurze i ty niedźwiedziom odsuwał ta belka i chciał tam wygrzebać te plastry miodu, ale nie mógł tego robić, bo i się wkurzył. Coraz to bardziej jak tak odsunął i to go trzasło i on zjechał po tym drzewie na dół i nabił się na to. Tak właśnie, a jeśli chodzi o mrówki, mrówki też wykradały miód, to robiono tu taki daszek z gałęzi świerkowych, żeby deszcz nie padał. Napolili w lesie ogień i tutaj dowali popiół dookoła i mrówka po prostu po popiele nie idzie. We wodzie pływo, ale po popiele nie idzie. I tak właśnie te mrówki zabezpieczano. Niedaleko stąd Koszyncina też jest takie uroczysko leśne, się nazywa Pasieki, to jest tam w stronę Bibieli. To też właśnie, to były lasy dominalne, Woźnik i tam ci pszczelarze z Woźnik w to miejsce tam jeździli i robili miodobranie. Tutaj do celów edukacyjnych pisze właśnie o, tu są azalie pointyjskie, o tutaj różne koloru, gdzieś tam w Bieszczadach podobno jakieś stanowisko tam jest, ale nie wiem ile ich jest, w każdym razie to cieszy okiem, one mają piękne barwy. Tu przylatuje dużo motyli ciekawych, tu jest dużo robaków, tam jeszcze widać, o, tu różne kolory, tam i białe są, magnolia tam jeszcze kwitnie, widzicie, piękna magnolia. Jest takie miejsce urokliwe, tu se można przyjść posiedzieć, tu se można posłuchać koncertu ptaków, tutaj słowiki fajnie śpiewają, tutaj taka zięba, ona robi tak. To znaczy, nie widzieliście tam kogoś potarganą życią, tak się to po śląsku. A kto się czymś zajmuje, o, i tam kukułeczka kuka, słyszycie, próbują nasiadać,
kuku, kuku, kuku. A kukułka się śmieje, robi tak, kuku, kuku. Tak się śmieje kukułka. Jest taki też ptok bardzo żółty, jeden z najpóźniej przylatuje, bo czasami koniec maja wilga. Żółty, w średniowieczu, przeważnie wojny się prowadziło w lato, nie? I mieli właśnie te wilgi ze sobą. I jak wilga, jak ma deszcz padać, jak dużo wilgości, to ona po prostu taki głos oddaje. No i dowódcy, jak słyszeli, ona tak bardzo śpiewa, to za 2 czy 3 dni ma deszcz padać. Także już nie wojowali. No ja tu chciałem już teraz, przełączyłem mikrofon, bo wiatr się uspokoił. Chciałem Czeszkowi podziękować. To tylko taki krótki fragmencik. Najlepsza jest ta śląsko-gotka, bo ona już całkiem zanikła, nie? Dzieci praktycznie już, nasze wnuki też w ogóle po śląsku nie gadają. Moje ja. Tak? Czesiek ma, ile to ma? 6 czy 7? 9. Jasny pierdol. 9, cała banda. To jeszcze 2 i będzie drużyna piłkarska. No w każdym razie miejsce urokliwe, posłuchaliście trochę, Czesiek trochę pogadał, ale to jest tylko króciutki fragment, taki nasz przerywnik. Także jeszcze raz zapraszamy w Bieszczady na 2. bieszczadzkie spotkania łowieckie. 16 do 18 lipiec 2021. Czesiek, dzięki wielkie. Dziękuję. Dasz bur. Czuję się zaproszony. Dasz bur, oczywiście.